Posłuchajcie, dzień się jeszcze nie rozpoczął, dopiero weszliśmy do lasu, ale takie trafienie w głowie się nie mieści. Powiem wam szczerze, że jestem w takim szoku, że ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Zobaczcie sami. Trafiłem na bullę papieską. Ołowiana bulla. Benedictus papież 14. Benedykta XIV. Szok po prostu, ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Takiego znaleziska się po prostu tutaj w tym lesie nie spodziewałem. No, szukamy I wojny światowej, niedaleko mamy okopy. Po prostu szok. Zaraz troszeczkę poczytam o tym papieżu. No coś niesamowitego normalnie, nigdy w życiu nie spodziewałbym się, że znajdę tego typu przedmiot. O, gorąco. Gorąco powiem wam. To jest hit, po prostu hit. No nic, zaraz doczytamy troszeczkę więcej. Z jakim papieżem mamy do czynienia w ogóle? Bo na papiestwie to się niespecjalnie znam. Nie wszystkich kojarzę. Posłuchajcie, troszeczkę sobie poczytałem. Mamy do czynienia z papieżem z XVIII wieku. No, był papieżem dość kontrowersyjnym, wyobraźcie sobie, bo bardzo mocno przeklinał z tego, co udało mi się wyczytać o nim. Raz, że przeklinał, to jeszcze sobie lubił zapalić tabakę, więc próbował zalegalizować tabakę. Druga sprawa, no chciał po prostu wyłączyć z ksiąg zakazanych dzieła Kopernika i Darwina. Nie wszystko mu się udało oczywiście zrobić, ale ta chęć była. No i jeśli chodzi o sztukę oczywiście Rzymu, no to tutaj prężnie działał. Warto sobie o nim poczytać, bo jest naprawdę postać interesująca, kontrowersyjna. No ale co do Polski, no to właśnie głównie dzieła Kopernika chciał po prostu usunąć z ksiąg zakazanych, więc no dość taki papież, można powiedzieć, na tamte czasy dość no taki aktywny, żeby troszeczkę zmienić pogląd na pewne rzeczy, kwestie dotyczące właśnie Ziemi, przestrzeni, że tak powiem, kosmosu, postrzegania po prostu pewnych rzeczy troszeczkę inaczej. W ogóle jestem w szoku, wybaczcie, że tak gadam, ale takie znalezisko to jest po prostu no coś niesamowitego. Myślałem, że to jakaś plomba typowo wojskowa po prostu, no bo tutaj pierwsza wojna, ale to jest, nie chcę jej tak przecierać, żeby jej tam gdzieś nie zniszczyć. Nie no, to jest coś pięknego. No nic, szukam dalej tutaj, rozglądam się, zobaczymy. I co do bulli jeszcze, na koniec tak, żeby nie było, co to jest bulla. No to jest po prostu, widzicie tutaj z jednej strony otwór i z drugiej. Przez ten otwór przechodził po prostu sznur. Tą bullę się przełamywało wtedy, kiedy pismo papieża docierało do odbiorcy i się otwierało list po prostu. No raz, że znak oryginalności listu, dwa, że no tutaj głównie te listy przychodziły do osób duchownych wyższego szczebla, czyli biskupów, czyli prawdopodobnie był to list do jakiegoś biskupa tutaj w okolicach. Dlaczego ona się znalazła w lesie? Podejrzewam, że no gdzieś tam podczas jakiejś kradzieży może dokumentów z jakiegoś archiwum, podczas jakiegoś konfliktu, czy to pierwsza, czy druga wojna światowa. Ktoś może po prostu ten list, to pismo papieskie no ukradł i po prostu gdzieś tam przemieszczał się przez las i to mu po prostu odpadło. No bo w lesie tutaj nie ma ani żadnej drogi starszej, ani nic, kompletne odludzie. No więc tylko tak mogę stwierdzić, dlaczego znalazła się tutaj ta bulla. No będziemy rozkminiać. Mamy blisko dwa punkty, które są no takie dość znaczne w tamtym okresie były, czyli no jeden tutaj, jedno sanktuarium i oczywiście dom zakonny. Zobaczymy, może gdzieś tam po prostu ktoś postanowił ukraść
dokumenty jakieś bardzo ważne, historyczne, więc ta bulla się tutaj znalazła. No zobaczymy. Samo znalezisko jest dość ciekawe, nietypowe na pewno, no i rzadkie, tak? No, bulli się nie znajduje tak po prostu, nie? Co roku, że tak powiem. Pierwsza w życiu moja. Pierwsza moja w życiu. No, XVIII wiek. Szkoda, że nie jest oczywiście średniowieczna, bo fajnie by było. No, ale XVIII wiek jak najbardziej w fajnym stanie jest, zachowała się. Więc no, jestem zadowolony, muszę dojść troszeczkę do siebie i będzie ok. Pozdrawiam, hej.